Witam, 7 grudnia 2016, ciąg dalszy pogawędek o gołębiach dla młodych, ambitnych hodowców. Dzisiaj dokończę wczorajszą myśl oraz będę kontynuował temat tworzenia własnej linii hodowlanej. Wczoraj zagaiłem temat na temat aukcji internetowych, na czym polega sprzedaż gołębi. Ta sprzedaż gołębi utożsamiłbym ją z zachowaniem zwierząt. Czyli działa to na prymitywne pobudki człowieka. Przykład. Na dnie oceanu rekin, który upodobnia się do rafy koralowej, czyli zabarwienie, również wypustki w formie rafy, czeka na przepływającą rybę. Czyli ułuda, że jest bezpiecznie, ryba podpływa i w tym momencie rekin ją zasysa. Czyli połyka. Tutaj jest podobna analogia. Retuszowane zdjęcie. Zdjęcie, które jest piękne, jest śliczne. Ono jest obrobione graficznie. Kupujesz takiego gołębia w mniemaniu, że jest tak śliczny. Wyciągasz z pudełka. Okazuje się, że wygląda całkiem inaczej, poza barwą upierzenia. Czyli to jest ta zmyłka. Również kolorowy rodowód mający w opisie rzekomych zwycięzców. Byłoby to zbyt proste. Każdy z nas zresztą dobrze wie, jak trudno jest wyhodować gołębia, który zdobywa pierwszą nagrodę. A żeby ją powtórzył, to już jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie. Natomiast na aukcjach internetowych aż gęsto, aż roi się od tych gołębi, które mają nie jeden, dwa pierwsze konkursy, ale 10, 15, a niejednokrotnie nawet 100. I tu jest lekka przesada. Czyli znowu to jest ta analogia do tych prymitywnych cech, pobudek, że portale aukcyjne mają nas po prostu za idiotów. Tak nie jest. Pogawędki o gołębiach służą między innymi temu, by o takich sprawach mówić. Nie jest w moim interesie tam zaszkodzenie komukolwiek, bo nie w tym rzecz. Po prostu sprawy należy nazywać po imieniu. Celem nadrzędnym jest bowiem hodowla ekonomiczna. By nie wytracać pieniędzy niepotrzebnie, by rozwój gołębiarstwa w Polsce był prawidłowy. Spójrzmy na gołębiarstwo w Niemczech. Z 80 tysięcy hodowców, 20 tysięcy hodowców pozostało. Miałem wczoraj okazję rozmawiać z hodowcą, który mieszka w Austrii, przy Alpach. Mówi, ze 100 okolicznych hodowców pozostało tylko 9. I tu kontynuując rozmowę, dowiedziałem się, że ów hodowca drugi dom ma w Polsce, w okolicach Konina. I często jeżdżąc Polska-Austria, chce nabyć gołębi, które tą trasę będą pokonywać. Otóż już mówię, że takie gołębie są specyficzne. Dzisiejszy gołąb sportowy w zasadzie jest ukierunkowany na start i metę z jednego kierunku. Powtarzalność lotów z tej samej miejscowości. Tak więc, chcąc zdobyć gołębie, które będą powracały spod Alp do Polski, muszą być to gołębie, które te cechy posiadają. Moje wyżymacze to posiadają, bowiem już jako młódkami lotowałem je 650 km pod wiatr Suwałk do Bogatyni. Inne linie gołębi, które wypraktykowałem, te szumne właśnie, z tych portali aukcyjnych, one już klękły na 400 km. Czyli tutaj zdajemy sobie sprawę, jak trudno jest wyhodować gołębia. Dlatego też dbajmy o swoje linie gołębi. Piestujmy je, uszlachetniajmy je, bowiem to jest nasz skarb.
nie jest skarbem chwalenie się zakupu na portalu aukcyjnym i obwieszczanie wszemi wobec kolorowego rodowodu. To jest żenada. Ale posiadanie własnego, ugruntowanego szczepu, któremu poświęcamy na co dzień opiekę i nazywanie go swoim nazwiskiem, to jest zaszczyt dla hodowcy. Więc na zbliżających się wystawach okręgowych bacznie oglądajmy te zwycięskie gołębie, podziwiajmy je i nawiązujmy kontakt z ich właścicielami. Również pamiętajmy, że gołąb pocztowy to jest przede wszystkim pasja i wypoczynek. Również obserwowanie paki, jak lata w niebie. Więc popatrzmy, jak moje wyżymacze sobie radzą w ten mroźny, śnieżny dzień. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska. Yo te entregué lo mejor de mi vida. No me arrepiento, no me arrepiento. Llegaste tú en el mejor momento. No me arrepiento, no me arrepiento. Quizás fui yo quien me equivoqué contigo, que te serví de amigo, que fui tu mejor amigo. Jamás pensé en tu maldito orgullo, pagué con amor lo tuyo, pero te sigo queriendo. Yo te entregué lo mejor de mi vida, no me arrepiento, no me arrepiento. Llegaste tú en el mejor momento. No me arrepiento, no me arrepiento. Quizás fui yo quien me equivoqué contigo, que te serví de amigo, que fui tu mejor amigo. Jamás pensé en tu maldito orgullo, pagué con amor lo tuyo, pero te sigo queriendo.
momento. Todo en la vida se paga, tú quisiste ser la mala y llegó tu tormento. No te...